Chavo Remonda. Nie ma takiej zapchlonej opcji, żebym rozwalił baraninę. Więc jedna kwestia. Chciałem się w ogóle z drugiej strony, chcielibyśmy się udać na ten pieprzony cmentarz. Dlaczego Wiedźmin wtrącił, że ten niby doktor, czy ten w ogóle detektyw jest podejrzany? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem śledczym. Czasem opowiadam Raymondowi o ci... Właśnie. Nie ufam Raymondowi. Jeśli tak wybierzemy, co się dzieje? Stary Raymond? W życiu! Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana. O nie! Nie możesz się inaczej przekonać? Kurde, wszystko przeciwko mnie jest. Jakoś pomóc. Naprawdę? Po prawdzie, to możesz. Talar. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Aha, dobra. Bywaj. Spróbujemy ułaskawić Talara. No i Talarku, co tam u ciebie? No, możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko. Ale czekaj, czemu? Ale nie chcę. Może dasz się przekonać. To kurewskie śledztwo zaczyna mnie męczyć. Aha. Udowodnij, że jestem niewinny. Muszę udowodnić, że jestem niewinny, że jest niewinny. Bywaj. Ty możesz, a nie jest u siebie już. Oj, babuszka, musiała przyjść. Tak? Może ci w czymś pomóc? O. W zasadzie poprosiłabym cię o przysługę. O. Zamieniam się w słuch. Jaskier. Pamiętasz Jaskra, prawda? Pamiętam. Otóż od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Czyli? Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy. Aha, o to chodzi. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych. Dokładnie. A że dawno się nie widzieliśmy... Spoko, mogę dać ci. Czego potrzebujesz? Dla Jaskra wiśniówkę, dla mnie różowe wino, no i coś dla ciebie. Aha, ja też mam przyjść? Zobaczę, co da się zrobić. Różowe wino, wiśniówka i temerską żytnią. Wino różowe, temerska żytnia, brakuje mi tylko wiśniówki. U misia, Konrad, silny pięściarz, karczmarz. U karczmarza nie, kelnerka. Wiśniówka. Jest. Szanie załatwiona. Przyniosłem alkohole. Doskonale. Przyprowadź koniecznie jeszcze kogoś. Kogo? Na imprezie. Zoltana? Może Zoltana przywiozę faktycznie? Może grabarza? Ty, wiem! Wiem! Talara zaproszę i ten go ułaskawi, i tego grabarza. Jest plan. Robisz... Co ty? Skąd miałeś... Jestem Hendor... Ja ci... Hendor... Poza ty... Wierzę ci. Może ogólnie mów wszystkie. Ciebie wiele podejrzanych osób. U pasera. No niesamowicie. Czemu? A chwaliłbyś się długa... I ciesz się, że trafiają do mnie. Gdyby ich długi spłacali księgowi Salamandry, to miasto już dawno poszło... Aha. To dalej mu wierzę, o. Masz kontakty ze strażnikami. Byłbyś wartościową wtyczką dla Azara. Żyjemy w kurewsko niebezpiecznych czasach. Potrzebuję opieki. Także przed Salamandrą. Tak, jasne. Odpalam cieciom Vincenta kilka złociszy, a oni dbają, żeby nic złego mi się nie przytrafiło. Nie mam teraz czasu, bywaj. Wierzę ci. Już wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Co jest grane? O, czekaj, nie no... Nie teraz. Nie no, powiem... Nie teraz. Jak nie teraz? Mam niewinność. Ha, ha, ha! W końcu! No. Rozpracowałem se... Ta. Podsumujmy fakty. Mhm. Ja jestem kurwa ciekaw. Nie ma czego. W tej historii nie ma zupełnie nic ciekawego. O co ci chodzi? Nie jesteś żadnym geniuszem zbrodni, Talar. Choć pewno chciałbyś być. A kim jestem?
utraconą w ciemnym zaułku cnotą pobożnej kapłanki? Jesteś małym krętaczem, który skupuje długi, żeby przez chwilę mieć władzę, poczuć się ważnym. Ranisz mnie, Geralt. No weź. Nie jesteś mocny, ale jak przychodzi co do czego, to chowasz się pod fartuszkiem straży. Nie masz jaj. Co ty tam, kurwa, wiesz? Nie udawaj, że masz zasady. Trafiły do ciebie rzeczy innego Wiedźmina, kogoś, kto całe życie nadstawiał żyć za takich jak ty. I co? No, co? Nawet się nie zainteresowałeś, co mu się przytrafiło. Po prostu kolejne fanty do pchnięcia. Jesteś tylko małym, nic nieznaczącym paserem. Więc to koniec śledztwa. Czuję się zawiedziony. Nie warto tracić na ciebie czasu. Wielki pan Geralt przemówił. Prawi morały, zgrywa przenikliwego. W życiu mam twoje morały i przenikliwość. Ale że nie jestem małostkowy, nie wezmę tego do siebie. Klientowi takiego mać wolno się czasem unieść. A wiesz, coś ci powiem. Raz mogłem podpaść temu Azarowi. O kurde. Gość kurewsko uwielbia antyki i różne luksusy. Jak każdy chędożony dzikus, który się dorobił. Miałem kiedyś cały transport takich rzeczy, jak się potem okazało, dla niego. Potrzebowałem wtedy pomocy straży i dałem cynk Vincentowi. Wszystko skonfiskowali. Czyli widzę, też jest normalny. Potrzebuje jeszcze ściślejszej ochrony. Vincent i Talar, wszystko jest w porządku z nimi. Czekaj, czekaj. Jeżeli z nim usunąłem kwestię, to teraz no pomoże mi? Możesz załatwić. Ja mogę wszystko. Dzięki. O, i co? Jest! Haha! A tymczasem w ogóle pójdziemy przekimać. Południe. 15 godzin wystarczy. Grabarz ułaskawiony, jaki jestem happy, to tyle. Grabarz, mamy szczęśliwą informację dla ciebie. O co chodzi? Trzeba wam prze... Chcę wejść. Nie da rady. A co powiedziałbyś na anulowanie twoich długów u Talara? To możliwe? Tak, wykupiłem je od niego. Ale musisz mi pomóc. Daj klucz. Masz tu klucz. O! Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Spoko. Bywaj. Cmentarz Wyzimski. Beczka jest skurczyciele. Kilka rzeczy w ogóle fajnych tutaj widzę jest. Ciało osiłka. Ja bym tam wszystko pozbierał, wszystkie pierdoły, które mogę. A nawet w ogóle z tego co widzę, białe róże. One nawet nie są pochowane niektóre. Chyba, że są wygrzebywane przez te kutasy. Te potworki. Coś w niej już... Oczywiście, że nic nie wrzucę. Bo nic nie mogę. Kufer. Tego bym się nie spodziewał. Złoty pierścień. Gdzie tu jest ta krypta? Wiem, w nocy trzeba Nie, jest krypta, widzę ją. Widzę kryptę. Kurde, kota trzeba odpalić. I o wiele lepiej. Jest ghoul. Ty, z tyłu coś mnie atakowało! Dwóch damy radę. O kurde, nie. Mocny. Wow! Jaki ty easy byłeś. Kurde. Kriver! Ale co to są te... ciało? Laster miodu może tam wszystko w ogóle... O kurwa, czekaj, ja się przestraszyłem. Na easy. Ile tu rozsarpanych ciał? Saletrę też mogłem wziąć, widzę. O! Na jedno kombo. Kurde, jakie to jest mocne już w tej chwili. Ciekawe. Wow! Algul! A to co to kurde jest? To nie był ghoul, to był algul jakiś. Ale też ma tego tropijad. Ale już dziwne, ale kurde... Z czego on to wyskoczył?
Dobra. To odpalamy. Jaskuencja. Ewentualnie puszczek, ale to później. Na początku zrobimy sobie powoli. Gul, chodź tu. Ciało Raymonda? I jeszcze kwestia tego trupojadu. I o kurde, czekaj, myślałem, że będą problemy. Jest. O kurde, jakie proste. Dobra, jest ten fit, teraz ten Fleder. Widzę już na... O kurde, teraz mnie opieprzy. Aj, dupa. Gdzie on się podział? To sama jaskółka, widzę, wystarcza. Nie. Trzeba będzie mocno atakować tylko, no. Jest już o wiele lepiej. Ha! Nic dookoła i jest ołtarz z ciała Raymonda. Kość Gravera. O, nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Pieniądze na ołtarzu. Ha. Muszę wyciągnąć Azara w pułapkę. Odzieli, że co? Że niby to był Azar? O kurde! Weź to. Będę mógł rozwalić tych wszystkich koleziomków od baraniny. Ale z drugiej strony, jeżeli ten koleś jest naszym problemem, to znaczy, że niesłusznie oskarżyłem baraninę. Czyli idziemy ogarnąć kwestię właśnie do tego. Do Azara, czekaj, pytanie właśnie. Czy musimy od razu iść? Czy idziemy do detektywa? Sprawdzić, co jest nie tak. Prosta dedukcja. Tak? Co? Czekaj. Miałem zająć się baraniną. Musisz z niego wyciągnąć. Aha, gdzie dupa. Mam dobrą wiadomość, ucieszysz Mam się, Raymondzie. Mam dobrą wiadomość, ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał. Ty, oszukałem go! Inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc... Ha! Oczywiście, że chcę. Do jaja! Mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnicę potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. Albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Co dostaliśmy? Safira Ketar. Czyli trzeba się udać na zewnątrz. Musimy się udać na groble i później na bagna jeszcze. Od razu chyba możemy teraz powiedzieć temu naszemu koledze, że on nie jest naszym, nie jest winny. Chyba że już powiedziałem, że pamiętam. Tak? Tak jest. O! Rozgryzłem Javeda. Podszywa się pod Raymonda za pomocą iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Jestem pod wrażeniem. Rozumiem, że masz na to dowody. Tak. Niezbite. Problem w tym, że w dalszym ciągu jest potężnym magiem. W tej kwestii nie jestem w stanie ci pomóc. Gdybyś poczekał, niedługo do miasta przybędzie wysłanniczka Loży Czarodziejek.
Nie mogę czekać. Czyli Triss? W takim razie porozmawiaj z Kalksteinem. Nie jest magiem, ale ma dużą wiedzę teoretyczną. Jak mawiają, lepszy ryc niż nic. Witam, panie przewoźnik. Ketar. Aż tam? Wygląda jak wejście do jakiejś groty lub jaskini. O kurde! Że niby trzeba, czekaj, silny Echinopsji. Damy radę, że szybko. Okej, w porządku, ale tu jest wejście do jaskini. Ha! Coś dzieje, że tutaj na nich działa na tylko szybki. Chyba nie. Chociaż... Dobrze sobie radzi, daje radę. Wątroba bestii i wilcza skóra. Sitniańce! O dziwo, w ogóle wszystko to widzę. Sprawdzimy, jak sobie zadziała. Poradzimy z silnym atakiem. O, na wilki jest silny atak. O kurde. Na upiory. Upiór. W ogóle dam radę? O kurde. Nie dam rady. Dobra, wilka przynajmniej dobije, świetnie. I teraz tak. Cię ogarnę? Nie. Ty! Jest wilk! Dajcie mi jaskółkę. I chyba wezmę jeszcze kota. Bo nic nie widzę. O! Nie. Na nie mocny trzeba. Wiesz, że tego później opieraj, że uwalić, będzie git. Ale widzę, że ten mi zniknął gdzieś. Co? What the fuck? Jest Sephira i Sata. Jeszcze dwa. Nie jest ona w połączeniu. Nie mogę jednego zastosować tutaj. Tamtego wywalę, aby ten będzie jako na sprzedaż. Krąg wiszących kamieni. Co to jest? Wybierz na kim... Ha! Ciekawa opcja. Kolega. W tej w ogóle walka z tym mogłaby być ciekawa w tej chwili, z Baroniną. Widziałem tu barierę. Dobra, zatykował. Haha! Czyli trzeba dać się pokonać na samym początku.
Obeliskeret. Gdzieś w tamtym kierunku mam się udać. Polana drwali. O, tutaj mi mówili, żeby nie przychodzić. Jerenbold. Ktoś ty... Swój. Jestem ga... Czy swój to się jeszcze zobaczy? Z kim mam przy... Jerenbold. Mówię w imieniu drwali. Porozmawiamy? Mów przy... Zajmuję... Nie, płoszymy dzięcioły i korniki. Oczywiście, że wycinamy drzewo. Na własną rękę? Czy pracujecie dla kogoś? Jesteśmy wolni, ale przyjmujemy zlecenia na drewno, najczęściej od bogatych kupców. Od Lewardena. Taki kontrakt zapewnia nam robotę na długie tygodnie, a tym samym godziwą zapłatę. Jesteś szefem drwali? Tak, i ich szczęście. Wszystko to lenie i niedorajdy. Powiadam ci, bez mojej światłej kurateli nie potrafiliby się nawet odlać. Widzisz tego tam, wąsatego? Nawet mimo moich wysiłków ciągle ma zaszczane ciżmy. Trzymasz ich krótko. O kurde. W tak niebezpiecznym miejscu potrzeba dyscypliny. Muszę ich trzymać za mordy, dzięki czemu wrócą do żon i dzieciaków. Bywaj. O, jest moja dziewczyna. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Czego mi brakuje jeszcze? Nechzeca i Isata. Mam nadzieję, że to nie chciał